jestem tutaj dzisiaj po to, żeby ci powiedzieć, że masz dzisiaj możliwość spotkać największą miłość twojego życia. Miłość, która przyszła na tą ziemię po to, żeby rozłożyć swoje ręce i dać je przybić do drzewa krzyża. Jezus Chrystus stworzył cię, wymyślił cię właśnie takiego jak wyglądasz, właśnie z takimi talentami, w jakie w ciebie włożył. Zachęca ciebie dzisiaj do tego, żebyś to wszystko rozwijał, ale jedna rzecz cię od niego oddziela. Twoje zatwardziałe serce na życie z nim. Jezus Chrystus chce pokazać ci, że życie z nim jest naprawdę ekscytujące i niezwykłe. Słuchajcie, ja całe życie chodziłam do kościoła. Po części miałam już możliwości zachwycać się Bogiem i widzieć pewne rzeczy. Jakoś tak byłam otwarta na to od zawsze. Ale teraz, w momencie, w którym powiedziałam mu tak, chcę cię poznać bardziej, chcę cię poznać bliżej, chcę zobaczyć, jaki jesteś. Słuchajcie, poznaję Jezusa, o jakim jeszcze nikt mi nie opowiedział, bo to jest moja indywidualna relacja z Nim. Z Nim jako z przyjacielem. Jezus jest Bogiem, wielkim Bogiem, stwórcą tego świata, ale On też chce być twoim przyjacielem. Jezus tak bardzo cię ukochał, człowieku, że przebaczył z miejsca wszystkie twoje grzechy i możesz otrzymać to przebaczenie. Czajcie, jak taki zapakowany prezent stoi przed tobą, przebaczenie grzechów i wystarczy, że przyjdziesz, weźmiesz, rozpakujesz, a to rozpakowanie jest bardzo proste. Wystarczy, że powiesz tak Jezu i będziesz czysty i będziesz wolny. Nic już się nie rozdzieli od poznania Chrystusa. Diabeł jest na tym świecie, mówi do ludzi, mówi wam kłamstwa, ale Jezus jest prawdą. Cały ten świat płacze i czeka spotkania z Chrystusem. Czajcie, ta tęsknota za czymś więcej to jest tak naprawdę płacz świata za Chrystusem, za Stwórcą. Każdy z nas szuka w swoim życiu czegoś więcej. Szuka czegoś więcej, bo czuje pustkę, bo czuje brak. Potrzebuje jakiegoś rodzaju zaspokojenia. Szuka tego w różnych miejscach, ale znajdzie to u Jezusa. U Jezusa, który czeka. Zapraszam ciebie dzisiaj, człowieku, abyś zwrócił się do Jezusa. Zawołaj do Niego. Zawołaj Go. Powiedz, że Go nie znasz, ale chcesz Go poznać. Nie chcesz, powiedz Mu, że nie chcesz tych religijnych kitów, jeżeli masz dosyć Kościoła, człowieku, tego, co Kościół reprezentuje sobą. Powiedz, że masz tego dosyć i że chcesz poznać Jezusa bardziej. Że chcesz poznać Jezusa. Nie Kościół, nie kolejną organizację. Jezusa. Powiedz, że chcesz Go poznać. On przyjdzie. Objawi ci się, działający w mocy i w chwale. Jeżeli jesteś chory, On uzdrawia. On to zrobił na krzyżu. Jego krew przelała się po to, żebyś był wolny od grzechów, o czym już mówiłam. Ale Jego ciało zostało tak skatowane i zmaltretowane po to, żebyś dzisiaj był zdrowy. On ma dla ciebie uzdrowienie. On ma dla ciebie uzdrowienie. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, On wskrzeszał. On wskrzeszał z martwych. Boli cię głowa, masz depresję. Nie wiem, złamałeś nogę. Non stop kręcisz sobie kostkę. Nie musisz. Nie musisz, możesz być zdrowy. Jezus wskrzeszał, nie tylko uzdrawiał, On nawet wskrzeszał. Jeżeli ty żyjesz, wiedz, że jesteś w jeszcze lepszym miejscu. Co nie zmienia faktu, że Jezus wciąż wskrzesza. Jezus robi takie rzeczy, to jest zmartwychwstały Bóg. Tak, On umarł, widzimy Go na krzyżach, ale Jezus w pewnym momencie został zdjęty z krzyża, włożony do grobu. Już nigdy więcej na krzyżu powieszony nie został, ale żyje i króluje i panuje. I działa teraz przez ludzi, którzy już Go poznali. Ty też możesz być takim człowiekiem. Możesz być człowiekiem, przez którego ręce przychodzą uzdrowienia. Możesz być takim człowiekiem. Bo jeżeli Duch Święty w tobie mieszka, a mieszka w tych, którzy przyjęli Jezusa do swojego serca, jako swojego Pana i swojego osobistego Zbawiciela, masz tą samą moc, co Chrystus. Czaisz to? Jezus uzdrawiał i On mówi pod koniec Ewangelii Marka, że Jego uczniowie też będą iść i będą uzdrawiać.
Jezus szedł i uwalniał, i on mówi tam w tym miejscu, w 16 rozdziale Ewangelii Marka, że jego uczniowie będą iść i będą uwalniać. Jezus też mówi, że on będzie ich pełną ochroną. Choćby coś trującego zjedli, to już im nie zaszkodzi. Choćby coś wypili, to im nie zaszkodzi. To jest dziedzictwo dzieci Bożych. Dzieckiem Bożym nie jest każdy. Tak się często mówi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nie. Wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami. Wszyscy jesteśmy Jego stworzeniami, jak tutaj jesteśmy. Ale Jego dziećmi są ci, którzy zdecydowali się nimi być. Bo On, nasz Bóg, ma coś niesamowitego w sobie. A to jest wolność. I On tą wolnością dzieli się z każdym z nas, dając nam wolną wolę. On nie robi sobie niewolników. Ty możesz być Jego dzieckiem. Ty możesz się zdecydować na bycie Jego dzieckiem. On Cię chce. On chce być Twoim dobrym Ojcem. On Cię kocha. On czeka. On czeka. Ja Ciebie też kocham, Jezu Chryste, też stworzenie, wróć do Stwórcy.